Co się dzieje, Pinastri? Coś cię dręczy. Co takiego? Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem? Wybacz, ale nie dowierzam własnym zmysłom. Nie do końca. Jestem wiedźminem. Znam paru takich, którzy z tego powodu odmawiają mi przynależności do ludzkiego gatunku. Wiedźmin? Ale nie, ty też mi nie pomożesz. Zobaczymy. Na czym polega problem? Dręczy mnie jakiś demon lub upiór. Nie daje mi spać. Wiem, że czegoś ode mnie chce, ale nie wiem czego. Pojawia się codziennie, a potem znika. Teraz stoi tam, za drzewami. Nic tam nie widzę. Nic dziwnego. Jego nie można zobaczyć. Ale ty go widzisz. Tylko kiedy wypiję odwar. Aha. Boli mnie po nim głowa i mam nudności. Ale wolę mieć tego upiora na oku. Ten twój demon. Możesz go opisać? Wygląda jak ogromny koń. W mroku dudni kopytami. Przybiega i wpatruje się we mnie. A potem odbiega. A jesteś pewna, że to nie jest zwykły dziki koń? To jest istota nie z tego świata. Kiedy na mnie patrzy, czuję przenikliwe zimno. Oho. To jest skoncentrowane zło. Wpatruje się we mnie pustymi ślepiami. Koń demon. Z przerażenia nie mogę się ruszyć. Z czego jest ten odwar? Jestem ciekaw, co wywołało takie silne wizje. Pewnie jakiś grzyb, krzosek, podniwka, tanecznik. Siwujka zwyczajna. Ale byłeś blisko. A widzę, że znasz się na rzeczy. Siwujka? O ile wiem, to wymarły gatunek. Prawie. Udało mi się wyhodować kilka sztuk z zasuszonych zarodników. Miałam nadzieję, że odwar z siwujki... Siwujka brzmi dobrze. ...zobaczyć ten koszmar. Miałam rację. Z tego co wiem, siwujka wywołuje silne efekty uboczne. Ale rzeczywiście może pozwalać dostrzec to, co ukryte. To dlatego ją zażywasz? Tak. Wolę go widzieć. Najgorsze jest wiedzieć, że on tam gdzieś jest. Ale nie wiedzieć gdzie. Odstaw halucynogeny. Problem sam się rozwiąże. Najpierw chciałbym ustalić wysokość mojej zapłaty. Chodzi ci o złoto? Może ma coś. O oreny albo nowigradzkie korony. Mogą być też floreny. Nie mam ani tego, ani tego. Nic nie mam. Tylko ziemniaki w piwnicy. Dobrze obrodziły tego roku. Jak się spiszesz, to oddam ci kilka worków. Zgoda? No jestem wiedźminem, tak? Nie robię za darmo. Mogą być ziemniaki, kurwa. Wygląda na to, że nie mam wyjścia. Mogą być ziemniaki. 60 ziemniaków. Zgoda. Akurat bez takiej ilości się obejdę. Dobra, skoro jesteś pewna, że coś tam jest, to zobaczę, co da się zrobić. Normalnie rozejrzyj od razu biorę ziemniaki i do siebie jadę na haciendę. O czym szepczą grzyby? To jest w ogóle zasadanie. Rozumiesz? Ja mam nadzieję, że w tej misji będę mógł się potruć halucynogenami jakimiś. Tak jak lubię. Ziemniaki. Ziemniaki już mam! Mogę spierdalać. Żebyś dał mi wreszcie spokój. Ziemniaki daj. Martwe ćmy. Niektóre duchy je przyciągają, tak jak światło świecy. Może pustelniczka nie gada kompletnie od rzeczy. Ale to, że tyle miodu winogron ma, to się nie chwaliła. Plamy z krwi na poduszce. Ślad kropel prowadzi do okna. Manifest ruchu flagelantów. Wiedźmin po tygodniu w Wielkopolsce. Pracuje za pery. Zaliczkę sobie wziąłem. Te 20 kartofli będzie w zaliczce. Reszta po wykonaniu zlecenia.
Siostry i bracia w Lebiodzie, koniec jest bliski, nawracajcie się i wierzcie w dobrą księgę. Pisze bowiem nasz prorok, od uciech ciała i wygód powstrzymać się jest niekiedy wskazane i roztropnie czyni, kto nad własny komfort przedkłada pomyślność bliźniego. O, wy też czasami byście mogli nad własny komfort przedłożyć moją pomyślność, na przykład. Ufo, kiedy ostatnio przedłużyłeś swoją pomyślność nad mój komfort? Zawsze tak robię jak na Nostewal. Myślę, że powiesz, że zawsze tak robisz, tylko to jak suba dajesz. Siemanko, jeśli chcecie zgarnąć fajnego skina do CS2, to warto spróbować zrobić to na GG Drop. Do wyboru macie naprawdę dużo skrzyń, także myślę, że każdy znajdzie jakąś swoją szczęśliwą skrzynkę. Ze skinów, które wam wypadną, zawsze możecie spróbować zrobić jakiś fajny kontrakt. A jeśli lubicie rywalizację z innymi zawodnikami, to zawsze możecie utworzyć bitwę na 2, 3 lub 4 graczy. No i zobaczymy. Żeby zachęcić was do wygrywania, GDrop oferuje też coś, co nazywa się Baraban. Jeśli tutaj klikniecie, otwiera się koło bonusów, podajecie kod, który znajdziecie pod tym filmem. No i może jeśli dopisze wam szczęście, to traficie jakiegoś fajnego skina lub skrzynkę. I na koniec, pamiętajcie, że z kodem bonusowym Saju macie dodatkowe 11% do wpłaty. Życzę wam powodzenia. Dlatego my, flagelanci dnia 8, biczując się i umęczając własne ciała, zapewniamy długie i szczęśliwe życie wszystkim ludziom na świecie. A jeśli gdzieś jeszcze istnieje zło, choroba i zbrodnia, to niechby dlatego, że nie tłukliśmy się batem wystarczająco starannie. Si wujka zwyczajna. Silny halucynogen. Rzadko mi się zdarza oglądać wymarły gatunek. Ty, Wiedźmin, dawaj bierzemy tą si wujkę. Co jeszcze było, nie? Martwe ćmy. A, to też ćmy. Niektóre duchy je przyciągają, tak jak światło świecy. Ślad krwi prowadzi po górze coś, ale tutaj się urywa krew pustelniczki. A medalion może nie da rozmawiać. Może dowiem się czegoś więcej. Wiedźmin! Masz jakieś zioła na sprzedaż? Słyszałem, że flagelanci biczują się, aby odpokutować za grzechy całej ludzkości i przebłagać bóstwa. W twoim przypadku też tak jest? Każdy ma własny powód. Gwoździe na sznurku ja nosi. Odpokutować za cierpienie żywej istoty, która kiedyś padła ofiarą czyjejś próżności. Ludzkość mnie nie obchodzi. Wolę towarzystwo zwierząt. Prawdopodobnie dręczy cię jakiś rodzaj upiora, tylko jeszcze nie wiem jaki. Nie zauważyłeś upływu sił witalnych? Śladów ugryzień na ciele? Tak, czuję się coraz słabiej, mówiłam ci. A ugryzienia? To normalne, pełno tu komarów, pluskiew. To nie pluskwy. Coś znacznie większego wysysa twoją krew, gdy śpisz. Oho. Ale ja już w ogóle nie śpię. On bez przerwy mnie obserwuje. Jego obecność jest nie do zniesienia. Niestety niewiele mogę ci pomóc. Nie zlikwiduję czegoś, czego nie widzę. Mogę przygotować dla ciebie odwar z siwujki. Zostały mi 2 ostatnie sztuki. Starczy na 1 porcję. Może wtedy go zobaczysz? Dawaj odwar! Nawet u mnie te grzyby mogą wywołać skutki uboczne, trudne do przewidzenia. To prawda. Nie wiadomo, jak siwujka może wpłynąć na zmutowany organizm. A tam, walimy to. To ma szansę powodzenia. Odpowiednio przygotowany odwar faktycznie może zadziałać. Dobra, spróbujmy tego. Gdybym majaczył coś o jednorożcach lub czarodziejkach, nie zwracaj uwagi. Wiedźmin. Walimy się wujkę. O kurwa. Klepie. Ale klep u Wiedźmina. Na kwasie teraz będzie leciał. Opad. No i to mi się podoba, nie? Tak trzeba żyć, jak Wiedźmin. Jak jest okazja, żeby walić siwuje halucynogenem, to walić. Nie widzę żadnego upiora. Co za koniczyno. Przewyborny bukiet. Kto to powiedział? O, ocknąłeś się. Martwiłam się, że letarg za długo trwa. Zastanawiałam się nawet, czy nie podać ci białego miodu. Ale niełatwo to zrobić pyskiem. Płotka. Masz interesujący głos. Chociaż spodziewałbym się, że młoda klacz będzie brzmiała bardziej dziewczęco.
No wybacz, ale z tego co wiem, nie jesteś ekspertem od emisji głosu. Jaki głos ma? Racja. To pewnie efekt odwaru. Ciekawe działanie uboczne. Nie mógłbyś go częściej zażywać? Miałabym ci tyle do powiedzenia. Niestety to niemożliwe. Picie tego częściej byłoby fatalne w skutkach. Czemu zawsze przychodzisz, kiedy gwizdnę? Nie mogę. Jak to jest, że zawsze przychodzisz, kiedy gwizdnę? Przecież jesteś moim człowiekiem, muszę cię mieć na oku. Być tam, zawsze tam, gdzie ty. Ciekawe, że na wezwanie potrafisz przepłynąć ocean, a zwykły płotek może cię powstrzymać. Wytłumaczysz mi to? No cóż, każdy ma jakieś ograniczenia. Muszę zająć się zleceniem, zanim odwar przestanie działać. Właśnie. Potwór sam się nie pokona. Najpierw sprawdzę, z czym mamy do czynienia. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać. Lepsze, jakbyś mi się pytał. Musimy zbadać ten teren. Poszukam tutaj śladu. Uważaj. Spójrz tylko na to. Nic tutaj nie widzę. To ślady kopyt. Nie zostawił ich zwykły koń. To są ślady bytu astralnego. Musimy iść za nimi. Co jest? Czekaj, ty mogę porozmawiać z kotem. Niech cię Lebiona chroni od kaca. Tutaj mamy wyraźną wskazówkę. Co to? Zdechłe ćmy często oznaczają obecność zjawy. No to wie każdy, ale wyczuwasz to? Taki sam zapach czułam na cmentarzu w zimie, kiedy polowaliśmy na gule. To zapach śmierci. Nie czuję nic niezwykłego. Czy ty mnie przypadkiem nie robisz w konia? No wiesz co? Co jest? Chyba już wiem, z czym mamy do czynienia. Dobra, Geralt. Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy. Prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś upiorem, zjawą, która nachodzi pustelniczkę i karmi się jej krwią. Jeśli nawet uda nam się tego upiora znaleźć, to nie mam pomysłu, jak z nim walczyć. Za pozwoleniem. To z całą pewnością jest niematerialna zmora, która przybrała kształt konia. Zmora? To faktycznie miałoby sens. Zmory są całkowicie niewidzialne, także dla wiedźminów. Skąd możesz to wiedzieć? Bo ją widzę. Tam stoi. Ucieka! Wskakuj na siodło, wiedźminie! Gonimy ją! To nieźle, nie? Rusz! Widzę zmorę! Ruszamy, Geralt! Za nią! Płotka jak dowodzi! Muszę oszczędnie gospodarować energią. Nie wiadomo, jak długo będziemy biegli. Bez urazy, ale musimy porozmawiać na temat tego, jak mną kierujesz. Wolałabym, żebyś był bardziej zdecydowany co do kierunku, w jakim chcesz, żebym biegła. Czasami trudno mi cię zrozumieć. Też wolałbym, żebyś bardziej płynnie wykonywała polecenia. A ten znasz? Co powiedział ślepy koń przed wkroczeniem na tor wyścigowy? Nie widzę przeszkód. Nie traćmy tej zmory z oczu. Ty też ją teraz widzisz? Tak, widzę. Biegnij. A co ja robię twoim zdaniem? Płotka jeszcze z dowcipem. Pięknie. Skoro już tak szczerze rozmawiamy, chciałbym zapytać, dlaczego czasem mnie zrzucasz w trakcie walki? Nie przypominam sobie. Jasne. Nie przypomina sobie, no co za... Co za menda. Płynął się w powietrzu. O! O kurwa! Uważaj, dziecko! O kurwa! O kurwa, uważaj, Geralt!
Co to? Ten nagrobek okrywa magiczna poświata. Musimy go sprawdzić. Marcello Clerici, rycerz. Umarł w zeszłym roku, był mniej więcej w wieku naszej pustelniczki. Wygląda na to, że jego duch pod postacią konia dręczy Pinastri. Po co mi to mówisz? Przecież umiem czytać i wyciągać wnioski. Mówienie na głos pomaga mi w koncentracji. Geralt, to ta zmora, na nią! Pozwólcie mi wytłumaczyć! Mów, byle prędko. Dlaczego dręczysz pustelniczkę? Ja? Przecież to ona dręczy mnie. Nie chce mi wybaczyć. Przez nią nie mogę zaznać spokoju. Na nią. Codziennie przychodzę błagać ją o łaskę. Błagać o łaskę? Pijesz jej krew i straszysz ją. Jakaś potworna siła mną kieruje. Nie umiem tego wytłumaczyć. Ale wiem, że dopóki Pinastri mi nie wybaczy, nie zaznam spokoju. Dlaczego przybierasz postać konia? Postać konia? O czym ty mówisz? Odkąd umarłem, codziennie jakaś nieznana siła wyrywa mnie z grobu i muszę biec przed siebie. Potem wracam tutaj i czuję w ustach smak krwi. Nie wiem. Nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Ale wiem, że ta tortura się nie skończy, póki ona mi nie wybaczy. Czy Wiedźmin ziewnął? Ona mnie widzi jako konia? Najwyraźniej. Ja też cię tak widziałem. Skąd znasz pustelniczkę? Co was łączy? Znałem ją od zawsze. Od dziecka. Kochałem ją. Ale ona zawsze była smutna. Nic jej nie cieszyło. Świat ją przerażał. Myślałem, że doskwiera jej bieda. Dlatego starałem się za wszelką cenę wyrwać nas ze wsi. Zostałem giermkiem i wziąłem ją ze sobą na zamek. Ale Pinastri szybko się zorientowała, że arystokraci nie są wcale szlachetniejsi niż wieśniacy. Kiedy zawiodła się także i na mnie, uciekła z zamku i dołączyła do ruchu flagelantów. Ja też wyprowadziłem się z dworu, żeby być blisko niej. Ale nie chciała mnie znać. Nie no, Wiedźmin jeszcze ma fazę, jeszcze nie ma zjazdu. W końcu i biczownicy okazali się dla niej zbyt małoduszni. Wtedy została pustelniczką. Widzę to teraz tak jasno. Za życia nie mogłem jej zrozumieć. Z głębi grobu żywi wyglądają jak jasne, wyraźne rozbłyski. Widać naraz ich wszystkie myśli. Teraz rozumiem. Dlaczego musiała mnie porzucić? Myślę, że to jej zapiekły gniew zrobił z ciebie zmorę. Musiałeś jej wyrządzić wielką krzywdę, skoro woli się skazywać na udrękę niż wybaczyć. Co takiego zrobiłeś? Zdradził. Nic jej nie zrobiłem. Przysięgam. Nie jej. Ale... O! Zakatowałem mojego konia. Pinastri to widziała. Konia zakatował. To był piękny ogier. Mój łysek. Ale miał na rowy. Zrzucił mnie w trakcie turnieju. A tak bardzo chciałem wygrać. Pinastri tak się cieszyła, że dopuszczono mnie do udziału. Mnie, chłopskiego syna. Chciałem wygrać dla niej. Ale przez konia przegrałem. Wpadłem w szał. Pobiłem go tak, że padł. Bardzo tego żałuję. Odpuść mi w imieniu łyska. Błagam. Wybacz mi. To nie ja powinienem ci wybaczać. Ale twój koń może mnie uratować. Błagam. Co jeszcze mogę zrobić? Pomóżcie mi. Płotka. Pani, daruj mi winę. Twoje wybaczenie faktycznie może uwolnić jego ducha. Ale zrób to tylko wtedy, kiedy naprawdę uznasz, że zasługuje na łaskę. Ten czyn był potworny. Nic go nie usprawiedliwi. Twój koń był na pewno wierny i starał się jak mógł, bo my, konie, takie jesteśmy. Masz rację. Wiem. Zasługuję na to, co mnie spotkało. Ale nie jesteśmy mściwe, nie chowamy urazy. Nie pamiętamy złego.
Wybaczam ci w imieniu biednego łyska. Dziękuję. Czuję. To niebywałe. Czuję się teraz tak lekko. No dobra, chyba możemy już wracać. Ten duch nie będzie już dręczył Pinastri. Masz coś do dodania, Geralt? Nie mam. Wracajmy do pustelniczki. No to co, jeszcze muszę odebrać ziemniaki po robocie. Zmory nie ma. Nie będzie cię już dłużej dręczyć. Od razu poczułam zmianę. Jakby ktoś mnie wypuścił z dusznej, ciasnej piwnicy. Nie sądziłam, że ktokolwiek zdoła mi pomóc. Dzięki, Wiedźminie. Godnie z umową, twoja nagroda. Podziękowania należą się właściwie mojemu koniowi. To zasługa Płotki. Ona rozwiązała twój problem. Dziękuję i tobie, szlachetne stworzenie. No dobra, łatwo nam poszło we dwójkę. To co teraz? Ruszamy dalej na szlak? Jedziemy do najbliższej tablicy informacyjnej? Szukamy następnego zlecenia? Jasne. Ale czuję, że odwar przestaje działać. Już niedługo nie będę cię rozumiał. O, fatalnie. Miałbym ci jeszcze tyle do powiedzenia i... Konie to bystre zwierzęta. O czym szepczą grzyby? Zarąbisty ten quest, no.